studio. Dziki Zachód. O pieniądzach mogę teraz... chwilkę? O pieniądzach, ale potem o wyborach francuskich. A proszę uprzejmie, wybory francuskie też mam rozpisane i to nawet na tej samej kartce. No więc o pieniądzach. Zastanówmy się, czy Maria Le Pen by się zrzekła reparacji wojennych od Niemiec, nawet gdyby się Francji nie należały. Czy Macron by się zrzekł? Nawet gdyby się, gdyby było podejrzane o przedawnienie albo że źle policzone. Czy zrzekłby się takiej forsy? Bo Tusk zrzekł się kwoty reparacji wynoszącej 4 biliony. Nie miliardy. 4 biliony 22 miliardów złotych. Nie 4, 6 bilionów i 22 miliardy jeszcze do tego. No to chyba miał dziadka z Wehrmachtu. Bo kto rozsądny, dowolny, kto rozsądny, jak mu się należą jakieś pieniądze, ma roszczenie na tak ogromną kwotę, kto się zrzeka? Każdy rozsądny walczy, bo jak kwota wynosi 6 bilionów i potem jeszcze 220 miliardów, to nawet jak całej nie zapłacą, to póki się będę targował, to mam szansę przynajmniej na jakiś kawałek. Mam ich szansę gryźć, mam szansę za każdym razem, jak Niemcy czegoś od Polski potrzebują, głosu jakiegoś w ramach Unii Europejskiej, sprzedać u nas kolejne wiatraczki, za każdym razem wracam z tymi 6 bilionami i mówię, żeby coś zapłacili. No to w którymś momencie mam szansę coś utargować, a jak się zrzeknę, to już nie mam szansy utargować nigdy. Nawet gdyby się pojawiła okazja, bo tego Sztolca, czy jak on tam się nazywa, zmienią, przyjdzie jakiś mydłek inny, który też miał dziadka z Wehrmachtu, z tej samej drużyny i nagle okazuje się, że się dogadujemy jak Orban z Putinem. I że możemy coś, dobra, coś wam zapłacę, no lubię cię, to ci coś zapłacę. Kto się zrzeka forsy w takich liczbach? No... kompletny agent niemiecki albo debil. Proszę sobie, żeby Tusk sobie wybrał jedną z tych dwóch opcji. A wybory we Francji? Delikatność kowboja została tutaj w Ameryce jest wolność słowa, a ja siedzę tutaj tak? sobie w Ameryce i tutaj jeszcze ciągle obowiązuje wolność słowa. Możesz powiedzieć tak, wszystko. Się wydaje. Szczególnie pierwsza poprawka została skonstruowana przez ojców założycieli Stanów Zjednoczonych przeciwko urzędującej władzy. Nie chodziło o to, żeby ludzie mogli sobie prywatnie nawtykać, tylko żeby naród nie miał nigdy ust zakneblowanych, gdy ma coś nieprzyjemnego do powiedzenia w stronę władzy. Temu służył zamysł pierwszej poprawki do Konstytucji Amerykańskiej. I mnie to się bardzo podoba. Obywatel powinien mieć pełne prawa mówienia przykrych rzeczy władzy, a władza nie powinna mieć żadnego prawa kneblowania bądź karania obywatela za słowa nieprzyjemne wobec władzy. Wtedy możemy liczyć na to, że mamy wolność. A my mamy wolności, mamy artykuł 212. Że za to, co już byłem powiesz, skazany z niego. Możesz... Byłeś? To już... Tak, za Kwaśniewskiego, przecież jestem kryminalistą i dlatego też nie mogę kandydować, chyba że się przedawniło. Nie mogę kandydować w wyborach prezydenckich w Polsce, gdyż jestem karany. Kryminalistą jestem tak samo jak Donald Trump. Tylko ja się nie odwoływałem. Jak mnie skazali za to, że wytykałem Kwaśniewskiemu jego pijackie ekscesy i powiedziałem, że znieważa urząd prezydenta swoim tłustym dupskiem, kiedy po pijaku siada do limuzyny rządowej, do Kuczmy jedzie na Ukrainę, schla się, że znieważa urząd, powiedziałem. I za tłuste dupsko zostałem skazany w wyroku karnym, czyli kryminalistą. Jestem notowany w rejestrach jako kryminalista. Classic Travel, to jest pan Majcherczyk, który Canyon Kolka zdobywał razem z kilkoma swoimi kolegami w czasie stanu wojennego. To było na całym świecie wielki wyczyn Polaków. I Polacy byli w National Geographicu, w innych miejscach, patrzyli na nas nie tylko w kontekście Lech Wałęsa, Solidarność, Jaruzelski, skruszyli ich, ale też, że jacy to są bohaterowie. Najgłębszy kanion świata potrafili kajaczkami przepłynąć goście, jacyś kurka wodna, studenci przed chwilą, czy oni, kim on tam byli, grupa chłopaków, przepłynęli
ryzykując życie, zdobyli ten kanion Kolka i to była wielka informacja. Teraz pan Majcherczyk po wielu latach prowadzi biuro turystyczne dla Polonii i przysłał mi życzenia z okazji 4 lipca. Jakiś newsletter jego, rozdzielnik mi przysłał, nie osobiste. Przepiękne, rozesłał do wszystkich swoich klientów i znajomych. Z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych życzył zdrowia, szczęścia i wolności. To aż sobie wynotowałem do Radia Wnet. Zdrowia, szczęścia i wolności. Bo bez wolności, nawet jak masz szczęście i zdrowie, to cię to nie cieszy. Jak jesteś niewolnikiem, no masz szczęście, że cię dzisiaj nie wychłostali. Ale cały czas ci doskwiera to, że nie masz wolności. No zdrowy jesteś. To w zasadzie jak nie masz wolności, to źle. Bo cię gnają do cięższej pracy, jak jesteś niewolnikiem. Cała masa jest powodów, dla których bez wolności cała masa rzeczy się nie liczy dla ciebie. Albo przestają być piękne, przestają cię cieszyć, jeśli nie masz wolności. Pan Bóg nas stworzył do wolności. I w raju nas stworzył do wolności. Powiedział nam, nie jedzcie z tego drzewa, ale nie przyleciał chwycić za rękę. Tylko no, pozostawił wolność wyboru, nawet złego. Więc wolność jest kluczowym elementem. I tak jak o wolności słowa i czwartej poprawce rozmawialiśmy, tak we wszystkich innych kontekstach. Zdrowia, szczęścia i wolności życzył mi pan Majcherczyk, za to serdecznie dziękuję. Państwu przekazuję, nie tylko z okazji 4 lipca w Stanach Zjednoczonych, bo co nas to w Polsce obchodzi, ale stale. Zdrowia, szczęścia i wolności. Miody z dzisiejszej audycji, ten pokazywałem, z jalapeno, z imbirem, tutaj z imbirem i cytryną, to jest dobre na przeziębienia, ale po prostu niektórzy lubią ten smak. I wreszcie ten pierwszy, co dla moich cioteczek przywiozłem, a dla mamusi najpierw, i on nawet mnie smakuje, chociaż miód mój wróg na ogół. A Józef powiedział do Egipcjan, oni już powiedzieli, my już nic nie mamy. On powiedział im, jak to nic nie macie? Macie jeszcze wolność. Oddacie swoją wolność, będziecie żyli. I wtedy Egipcjanie podjęli wybór, że oddają swoją wolność i stali się niewolnikami. Ale mieliśmy o wyborach francuskich rozmawiać. To Józef Egipski im powiedział coś takiego? Tak. To muszę doczytać. Ten Józef Egipski, co tam braci 11 i go do studni wrzucili, tak. I został niewolnikiem u faraona, a potem został głównym ekspertem od spraw rolnych u faraona. Nie, ekspertem, potem wybaczył braciom i swojego, tak. I swojego ojca, tak. Przyciągnął i dał, tak. Izraelitom żuławy egipskie, dzięki czyli czemu przez kolejne pokolenia się dorobili takich majątków na cudzej ziemi egipskiej, że potem nastąpił ten epizod z Mojżeszem i przez Morze Czerwone musieli uciekać, bo Egipcjanie ich nienawidzili za to, że oni tacy bogaci byli. Diaspora. Bogata diaspora na twoim terenie. To jest zawsze szkodliwe. To nie jest biblijna wykładnia całej sytuacji, ale dopuszczalna. No to jest opis biblijny. Bo głód był w tym miejscu, gdzie jego bracia z ojcem mieszkali i oni przyszli, żebracy, z jednym wozem do Egiptu, do Józefa Egipskiego, tam po prośbie przyszli i potem ściągnął wszystkich i dał im żuławy. I potem z Mojżeszem jest scena taka właśnie, że są bogaci i pojawia się napięcie. Dorobili się majątków, mają najlepszą ziemię, mają najwyższe plony. No, faraon ich prześladuje, bo ich nie lubi, więc nakłada tam na nich różne obowiązki trudne. Im było ciężko pod tym jarzmem faraońskim, ale nadal byli bardzo bogaci, mieli doskonałe ziemię na żuławach egipskich. No i jak masz taką diasporę, która przyszła bidna i na twoim terenie się dorobiła majątku, to cię to złości. To mamy taką sytuację w Polsce z tą ukraińską spółką, która polskie PKP Cargo pada, a koncesję w takim razie na przewozy dostaje ukraińska spółka. Ja nie winię tej spółki. Stanęli sobie do jakiegoś przetargu, załatwili sobie coś, dostali od kogoś zezwolenie albo dali łapówkę, a ten ktoś przyjął. To jest wina Polaka, że przyjął i że dał im koncesję. I firma zarejestrowana za 5000 zł w Polsce. Cargo, strategiczna firma do przewożenia polskich czołgów, przypomnę, po polskich torowiskach i mostach. Nie do przerzucania czołgów. Armii.
No nie czołgi tylko, no, ale to strategiczne. Czołgi będą Niemcy przerzucać. Polskie, albo nie. Bo to na tym polega, że będą przerzucać albo nie, albo pokażą środkowy palec, bo powiedzą, no my jesteśmy z Wehrmachtu wszyscy i w związku z tym przypomniał nam się nasz sojusz Hitlera ze Stalinem i akurat w obecnej sytuacji przez najbliższe pół roku będziemy w sojuszu z Putinem. No ze Stalinem też byli w sojuszu przez dłuższy czas. Hitler ze Stalinem, Ribbentrop-Mołotow kochali się. Wspólne plakaty były. W Rosji stalinowskiej były fabryki zbrojeniowe niemieckie. Bo po I wojnie światowej, traktat wersalski i tak dalej zakazano w związku z I wojną światową, którą Niemcy światu urządzili. I to był holokaust za pomocą gazów musztardowych w tych okopach między Francją a Niemcami. Po czymś, co zrobili Niemcy w całej Europie, to największa wojna, jaką ludzkość pamiętała, najbardziej okrutna, powiedziano, że Niemcy nie mogą broni produkować na swoim terenie. No to się z Rosjanami dogadali. A Ruscy co z tego mieli? No mieli fabryki na swoim terenie. Zawsze mogli potem kiedyś Niemców wywalić. Mieli też forsę, bo Niemcy im płacili za produkcję. Czyli dostali technologię, tak jakbyśmy Chińczykom oddali technologię. Teraz, współcześnie, to kiedyś, przed II wojną światową, Stalin powiedział, to przyjedźcie niemiaszki z tą samą waszą technologią zbrojeniową i zacznijcie tu skręcać u mnie amunicję, czołgi i tak dalej, swoich inżynierów tu przyprowadźcie, ja się wszystkiego będę uczył, będę miał te maszyny wasze tutaj na moim terenie i następne mi zróbcie, to już z mojego metalu mi zróbcie. To taki to był układ. Więc kochali się. I teraz polskie czołgi ma wozić Niemiec, tak? Super, super. To by wskazywało na to, że albo Tusk, tak jak poprzednio mówię, albo Tusk miał dziadka z Wehrmachtu i tam leży jego serce, gdzie leży jego dziadek, czyli w Wehrmachcie. No albo jakiś, nie wiem, zaszantażowany, albo kompletny frajer. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.